widzowie, rowerki ogarnięte. Mi opona nie faluje, człowieku. Pa, rowerki załatwione, zapierdalamy. Patrzcie, widzowie, jakie bryki. Widzowie, jakie miasteczkośmy znaleźli, fajne, klimatyczne. Normalnie markecik. Piąta, a my do roboty na rowerkach. Wiecie, jak piździ? Roboty, zimno czy nie? Ciepło w chuj. Ciepło w chuj. Przed chwilą gadał, że zimno, widzowie, nie bierzcie mu. Jazda. Żadne prawa i ustawy nie zabronią nam zabawy. Patrzcie, szatnie. Dalej was nie zabiorę, bo muszę to zdać kurwa w telefon, nie? Ale może kiedyś na nielegalu coś pójdzie. Szafka na kodzik. Patrzcie, widzowie. Co chwilę inna, może sobie ustawić kodzik nowy i chuj. Baja. Ekipa remontowa. Ekipa rozjebanego jeepa. Nie chciał go w składzie Pogby nawet. Nie, ten Eik, ten Hagi, czego on miał. Na 6. Gdzie chłop codziennie będzie nagrywał, jak Blanta kręcę. Cały wypadku, kurwa. Patrzcie, widzowie, Blanta kręcę. I codziennie Blant, kurwa, będzie kręcony, nie? No kurwa, co? Jest tak sucho w pysku, widzowie. Ale sucho w pysku. Idzie mnie do banketu, ale kurwa jaja. No oczywiście. Dzień dobry. Idziemy z Garbatym. Zwiedzanie miasta. Do sklepu. Wy sami wiecie jacy. I... znaczy jaki? Nie wiem. Kurwa mać. No. Ja pierdolę. A, no i mamy dyskurs. Znaczy dyskurs, kurwa, jakie mocne słowo. Mamy dyskusję na temat tego, czy iść na hot doga albo na żarcie, czy nie, bo mamy mało hajsu. Takie dylematy Hiszpaniaków, Polaków, co wyjechali do Hiszpanii. Do Holandii. No właśnie, chyba Holandii, dobrze mnie poprawię, dobrze, ty tutaj jesteś. O kurwa! Gdaci! Nie, to jest mi patrzcie, widzę. Normalnie pykają sobie w piłeczkę. Bardzo ładne w ogóle budynki są. Architektura mi się podoba. Oczywiście. No i co mam po więcej powiedzieć? Idziemy gdzieś chyba jakiś kawiarni coś tam wymyślił. Ale mówię mu, że nie mamy na jedzenie. Kurwa. Garboty, pozdrów. Pozdrów rodowitych widzów, błagam cię. W tej chwili. Oczywiście, że bym chciał opierdolić, ale się jakoś próbuję wstrzymać. A teraz pozdrów widzów. Pozdrawiam panu. Patrzcie w ogóle, widzowie, ciekawostka. Takie coś stoi. Se obok chodniczka i jest tutaj normalnie zielenina. W Polsce takiego nie mamy, to pokazałem. Patrzcie jak ładnie. Zameczki, kościółki. Bajeczka. Ej, dobra, nie będziemy sobie nie zjemy pizzy. Chłopie, my nie możemy pizzy. A my pizzę sami. Idziemy, chłopie, trzeba wychillować, kurwa. No i co? Jednak. Jednak jest. No jednak. Jednak wziął. Bardzo ładna, zobaczymy jak smakuje.
Trochę jak dla tej tak. Słyszycie, widzowie? On idzie, a ty nagrywaj. Ale potem za parę lat kto będzie oglądał te vlogi? I Michalski i Garbaty, kurwa, jak będą siedzieć i wspominać sobie na starość. Patrzcie, jaka ładna, zajebiste te domki są. Serio. Mega dobre. Garbata musi śpieszy, bo na piątą do roboty oczywiście. Na piątą do roboty, bo mi sklep. O, kurwa, sklep, idziemy. Pięknego Red Bulla? Bardzo dobra pizza, widzowie, ale ogólnie jestem po trawce, to nie można jakoś super mocno, bo wszystko i lepiej smakuje po trawce. Niebieski Red Bull taki, o. Znaczy nie wiem, czy to jest Red Bull nawet, ale coś takiego. Za 2,50 euro. 2,50 euro. No też mi się zajebiście podoba, nie? Zajebisty jest. Red Bull doda ci skrzydę. Muszę nagrać, czy jako Greenport i chuj. Ja pierdolę, widzowie, Armagedon. Wstaliśmy na piątą. Wstaliśmy na piątą. Do roboty pojechaliśmy, się okazało, że jednak na 14. Wróciliśmy. No co nam pozostało? Skopcić blanta i spać. O, moje otto, jebać motto. Nie, nie chciało. Co powiedział ty? Tego Ukraińca, kurwa. Pojedalamy z Garbatym śniadanie studenckie. Jakieś pierdoły. To rarytas, skurwa, za euro. Najtańsze, jakie może być. No i patrzcie, no. Tak się, kurwa, żyje, nie? Pierdalam kanapeczki. Zaraz lecimy do roboty na popołudnie, chociaż raz się wyspaliśmy, kurwa. No, widzę. Leżymy sobie. Ja se leżę, Garbaty se siedzi. Ogarnialiśmy właśnie, spotkaliśmy Polkę w tym hotelu. Gadaliśmy z nią, żeby ogarnąć pokoje. Powiedziała, że możemy się zamienić z kimś. No więc kminimy, z kim tu się zamienić. Chociaż w jednym pokoiku, żebyśmy byli, bo tam dalej jest jeszcze salon. Ale chociaż w jednym pokoiku, jakbyśmy byli we dwóch, to już by była bajka. No i kurwa, gówno. Polisz minetę! Ja potrafię! A pieto też! A ja chuja mam, jak wiesz! Jak stary ręka pod kaptana. Powinnie dalaj. Ja ciebie nie chcę dać. Dymy. Rozwiązał, że trzeba go związać na supeł. Wzrok pilnie za nią podąża, ja zatrzymać tego nie umiem. Ona ma ścipki wodospad, ona nie wie, że jest w klubie. Nawet. Widzowie, rozkurwiłem klapka. Przy Coco Chanel! Ja pierdolę! Jaka sama jebnięta, go nie jebnęło! Nie, ja jestem jebnięta, mi nie jebnęło! No i co, miałem wstać. I nie wstałem, kurwa. Jest 11. Ja dopiero teraz, mieliśmy wstać o 8, jechać na przewalutowanie tych pieniędzy, co mam jeszcze z Polski, 200. No i chuj, chłopaki trochę wkurwieni na mnie, ale co? Pozdro. Patrzcie, widzę, jakie miasto. Venlo. Ścieżka rowerowa jest wszędzie. Holandia to podobno kraj rowerów. A oni do Kofika pojechali. Ale za co? A my widzieliśmy ten budynek, nie? No to jechaliśmy koło tego tego, no. To jebane są budynki. Mi się podoba. Chłopoki właśnie wymieniają hajs. Nasze 200. A my jesteśmy w mieście i kurwa, naprawdę to jest ładnie, nie? Jest naprawdę, naprawdę ładnie. Nawet tak wam to pokażę. Tutaj właśnie żeśmy wysiedli na tej jednej stacji, co nie wiedzieliśmy gdzie jechać na początku, jak tu żeśmy przyjechali. To jest 12 km, 15 minut rowerem. Baja. Widzę, no teraz już nie mam wątpliwości, że to jest miasto rowerów. Patrzcie, tu już żelastwa. Ja pierdolę. Skuterki jakieś, kurwa, rowerki. Kurwa, na złą to sobie. Od cholery.
No człowieku, w Polsce to by to na złom wpierdolili pierwszy dzień. No. Widzowie, chłop pierwsze co zrobił w polskim sklepie to kupił wódkę. Ja pierdolę. A ja se piję albański raj, czego w Polsce chyba nie mamy. Hello. Where are you from? Polish. Z Polski, to ja rozmawiam po polsku. Ty słyszysz z Kościoła Wolnej Ewangelii jesteśmy? W każdą niedzielę mamy o 10 ten nabożeństwo. Jak chcesz, to zapraszam, jest 10 minut stąd. Deklarantem Wech. To jest tutaj za tym, za... Mieszkasz tu wolno? Obok. Jakaś tam miejscowość, nie pamiętam, wiesz? Jak chcesz, to ten, to przychodź zobaczyć. To fajnie, a to jest ten. Muzyka, Ewangelia Jezusa Chrystusa. Na początku zaczynam, nie wiem, czy gospel widziałeś. Gospel jest muzyka. Patrzcie, widzowie. Chciałbym wszystkim powiedzieć, że Jezus was kocha, że Jezus oddał za was życie, przyszedł w ciele, Bóg, Syn Boży, przyszedł w ciele, oddał za was życie po to, żeby każdy miał żywot wieczny. Chciałbym powiedzieć, żebyście poszukali Kościoła, żebyście poszukali Kościoła i kontaktu z Bogiem, ponieważ On cały czas na was czeka. Jego łaska jest do dzisiaj aktualna. Poszukajcie Kościoła, ludzie. Poszukajcie w sobie Jezusa, bo On jest światłem, On jest drogą i życiem dla każdego. Przekaz miłości, jaki mam do was, On chce was uzdrowić, chce was dać życie, wodę życia, żywot wieczny. On jest drogą do Ojca. Poszukajcie Go, każdy, jeden, niech się ochrzci, niech pokutuje swoje grzechy, niech wyzna swoimi ustami, że On jest zbawieniem. To jest mój przekaz do was, do Polaków z Holandii. Błogosławionego dnia wam życzę. Takich ludzi się szanuje.